Niewiele mówisz o swoim życiu prywatnym, to jest absolutnie twoja decyzja, która ma zdecydowanie swoje plusy, ale gdybyś miała dzisiaj napisać piosenkę o tym, co u ciebie prywatnie, co u ciebie w sercu, to jaki byłby tekst tej piosenki? No ten rok był, przyznam szczerze, dość zwariowany z racji tej całej sytuacji pandemicznej i myślę, że ten rok dał mi troszeczkę też do myślenia. Ja mogłam się na chwilę chociaż zatrzymać, bo byłam do tej pory w permanentnej trasie koncertowej i nawet nie miałam czasu w ogóle się zastanowić nad sobą, nad swoim życiem i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, kiedy byłam zamknięta 3 miesiące w domu, z wyboru postanowiłam zostać w domu tak 3 miesiące w samotności, no to jednak zaczęły się odzywać do mnie jakieś takie przemyślenia w tej ciszy okropnej, bo ja nie lubię ciszy. I myślę, że każdy z nas jakieś tam refleksje wysnuł jakby a propos swojego czasu w życiu. Jakie były twoje refleksje? Moje refleksje były takie, że po pierwsze tak, bardzo, bardzo mi brakowało koncertów i muzyki. Zdałam sobie sprawę, że ja dla muzyki żyję i dla tych koncertów i dla ludzi, bliskości z ludźmi. Teraz mi strasznie tego brakuje i ja tak bardzo teraz doceniam każdy moment, kiedy ja mogę po prostu chociaż porozmawiać ze swoimi fanami. Promocja płyty to zazwyczaj są też trasy koncertowe właśnie reklamujące krążek. Nie wiem, czy teraz ze względu na pandemię również masz takie plany? Mam takie plany. Przerobiliśmy ten ekstraordynaryjny czas podczas koncertów w amfiteatrach nadmorskich, więc przetestowaliśmy to. Oczywiście jest to dość specyficzny czas, kiedy musimy no niestety jakieś wprowadzać limity osób i tak dalej, natomiast ja cieszę się, że chociaż w takiej formie mogę się spotkać z moimi fanami i też planujemy pod koniec października trasę halową, gdzie w tych wszystkich obostrzeniach będziemy się starali jakoś spotkać się również ze słuchaczami. To jest zdecydowanie ogromna radość dla ciebie, ale choć widzowie, publiczność zazwyczaj widzi na scenie Cleo, to ty, jestem przekonany, że myślisz też o swoich pracownikach. Czy czułaś taki ciężar, że oni pozostają bez pracy podczas pandemii? Zdecydowanie tak. Ja też z myślą o nich postanowiłam zrobić tą trasę w amfiteatrach, dlatego no, zdaję sobie sprawę, że jesteśmy ludźmi, że mamy rodziny, że musimy płacić rachunki i zdecydowanie tak. My jesteśmy jedną wielką rodziną z moją ekipą koncertową, więc to głównie w obawie o ich jakby ten czas, przyszłość, postanowiłam zagrać te koncerty.